mam wrażenie, że... O. Że kierowcy tutejsi, no, tubylcy nazwijmy to, to są lepsi niż ci tu z Wielkopolski. I skąd mam takie wrażenie? No, powiem wam tak. Tu są zupełnie inne drogi. No, u nas drogi to są generalnie głównie długie, proste. A tu co chwilę zakręt za zakrętem, wąsko do tego. Pofalowany teren, czyli są raz zjazdy, raz pod górkę, więc na okrągło jest praca kierownicą, praca skrzynią biegów, praca hamulcem. I są przede wszystkim dużo ostrożniejsi niż kierowcy w Wielkopolsce. Przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, bo powiem szczerze, jechałem przez jakiś czas. Był taki odcinek drogi, gdzie była spokojnie 90, można jechać, a tam nikt nie przekroczył 70. Około 70, 65, 70 na godzinę, całą trasę, wszyscy jechali jeden za drugim, nikt nikogo nie wyprzedzał. Fakt, że też tam była podwójna ciągła na całej tej długości tej drogi, którą tam jechałem, natomiast znając realia 700 metrów skręć w prawo, natomiast znając realia wielkopolskie, to podwójna ciągła, czy by była czy nie, to znaleźliby się tacy, którzy by tam wszystkich wyprzedzali na trzeciego, na czwartego, na piątego, byle szybciej dojechać, bo im się wydaje, że jak wyprzedzi raz, drugi, trzeci, to szybciej dojedzie, nie? To bzdura totalna jest. O, proszę, jakie tu są zakręty. Tu trzeba cały czas uważać, co się robi, dlatego wydaje mi się, a zwłaszcza jeszcze jak przyjdzie zima... Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. A zwłaszcza jak przyjdzie zima, to już w ogóle tutaj się musi być, musi się fajnie jeździć. Skręć w lewo. Także... O, jaki mostek. Za 300 metrów skręć w lewo. Także mam takie wrażenie, że po prostu ci kierowcy są, no, przynajmniej ostrożniejsi, a wydaje mi się, że też mają większe umiejętności właśnie przez to, że mają takie warunki do jazdy, a nie inne. I w związku z tym ciekawy jestem tylko, jak to faktycznie statystycznie wygląda, czy u nas jest więcej. Skręć w prawo. Czy u nas jest więcej zdarzeń. Za 300 metrów skręć w lewo. Czy u nas jest więcej zdarzeń drogowych, czy też tutaj jest więcej, czy to jest może porównywalne, bo faktycznie wrażenie mam takie, że tutaj ci kierowcy są znacznie... Skręć w lewo. Znacznie bardziej ostrożni.